Cześć, cześć. Witamy się z wami serdecznie. Jedziemy teraz z Hacianem do krawca. Elif, możesz mi się zapiąć pasy? No, ale nie mam ich. Teraz ci zapnę. Jedziemy do krawca skrócić spodnie. Tak po prostu dzisiaj pogoda jest taka, nawet bym powiedziała, sympatyczna, 36 stopni i nie świeci tak słońce, bo jest za chmurami. Dobra, muszę zapiąć jeszcze Elkę w fotelu, czekajcie chwilę. Tutaj za tym płotem są właśnie kontenery, ludzie mieszkają. A my jedziemy jeszcze wyżej. Wszędzie, jak widzicie, są gruzy. Wszędzie jest budowa i wszędzie są gruzy. Tutaj też to samo, zobaczcie. O. Ciężko się tym ludziom w tych kontenerach mieszkać, no, że takie małe to... Te upały. Tak. Też było trochę, no. No, ale teraz... Chcieliśmy, ale nie wiem, gdzie tu jest. One tam mówią. To ktoś z rodziny, od ciotki tam jakieś, więc nie wiem, nigdy tu nie byłam. Mówiąc szczerze. Nie wiem, ciotka, a tutaj. Życie mi nie powiedziała, że tutaj jest krawiec. Dobra, tutaj jest właśnie ten krawiec po całości. Nie robię foto, tylko wideo. I tutaj też to pani się jest spódnicę, wiecie, takie różne rzeczy. To pani, no, ktoś tam z rodziny. A tutaj zobaczcie jeszcze takie gruzy. Ja pamiętam, w zeszłym roku jak byliśmy, to jeszcze stał dom i z tego domu wychodził, raczej dom. Zniszczony dom, ale wychodziły z niego takie resztki jeszcze ubrań i w ogóle. A już teraz to są tutaj gruzy. Czekamy chwilę, bo te spodnie zaraz będą skończone. Dobrze, moi drodzy, jedziemy w pewne miejsce, o którym nie wiem, czy wam w sumie mówiłam, czy nie mówiłam. Ale koniecznie, bo ja chcę nagrać, dobrze? Pamiętacie, jak kiedyś mieliśmy ziemię koło Kilis i tą ziemię sprzedaliśmy. Nie byliśmy tam nigdy, jechał to na brat był. To długo stało. Sprzedaliśmy i kupiliśmy ziemię tutaj niedaleko Marasz, w miasteczku Turtolu się nazywa to miasteczko. Tam kupiliśmy my ziemię i Hakana siostra ma też w tym samym czasie kupiła. I jeszcze tam nie byliśmy i jedziemy teraz właśnie zobaczyć. Miasteczko się rozbudowuje i może kiedyś jakiś architekt czy ktoś kupi to pod blok czy coś w tym stylu, więc to na razie jeśli woła sobie stoi. Wiemy, że tam mamy drzewka pistacjowe. Na tamtej ziemi mieliśmy oliwki właśnie. Jedziemy zobaczyć teraz, jak to tam będzie wyglądać. A ne! Z kamerą. Dobra, zapnę sobie pas, bo nie mam zapiętych pasów. Potem jedziemy, tam jest ponoć fajna atrakcja dla dzieci, można pojeździć koniami, więc będziemy jechać jeszcze tam na konie. Pogoda jest, no, gwałty 40 stopni pokazuje. Także jedziemy na główną drogę, która ogólnie prowadzi do Adany, ta droga. Zaraz będziemy wyjeżdżać, ale jeszcze wam tak pokażę trochę Marasz z tej strony. Zobaczcie, czy jeszcze kontenery stoją, widzicie? Tutaj normalnie ludzie mieszkają w tych kontenerach. I będzie pewnie, korki będą straszne, bo to jest taka właśnie godzina, dzisiaj jest sobota, to już w ogóle. Nie! Wszędzie teraz jest wszystko w rozbudowie w Marasz, wszędzie. Zobaczcie ile, o ile korków, zobaczcie ile tu jeszcze jest gruzów, widzicie to wszystko tutaj? Tutaj też bardzo ucierpiały i fabryki z tej strony i wszystko, zobaczcie ile to jest gruzów. Stały budynki kiedyś. Także Marasz już nie będzie takim samym Marasz jak było kiedyś, niestety. Tu widzę tak nowa droga chyba, czy no może nie nowa, ale tutaj właśnie coś z medalionem z Marasz. Tu nowe palmy powkładane. No, medalion to jest odzyskanie chyba niepodległości wtedy przez Marasz w którymś tam roku.
No, ja mówię, że to nowa droga właśnie. A tu za jak Maraż widać. Ten nasz meczet największy, co byliśmy. Maraż ładnie widać stąd. Na takiej górce Maraż. Słuchajcie, Maraż słynie z najlepszych lodów, czyli Dondurma, które pochodzą z Kajaman Maraż. I to są też takie właśnie akcenty, jak widzicie. No i oczywiście kozy, to z tego mleka jest robione. Wszędzie palmy. Pięknie. Najbliższa to jest taka wioska. I troszeczkę tutaj te drogi nie są takie, jakie w mieście. I do naszej ziemi będziemy musieli kawałek jednak dojść bez samochodu, z tego względu, że no tam nie ma drogi i samochód raczej nie wjedzie. No, kupiliśmy to, bo była też okazja, dlatego kupiliśmy, tak jak mówię, to jeśnie woła, a kiedyś może tam będą chcieli budować coś, więc może się to uda sprzedać za większą cenę. To już jest, podniosło swoją wartość od tego czasu, co kupiliśmy, no ale no zobaczymy, jak to będzie. O, to jest to właśnie Turkolu, taka wioseczka. Tu mieszka... Dobrze, nic się nie stało. Tu mieszka też Hagana, siostry, teściowa i teść właśnie. W tym miasteczku byliśmy, kiedyś mają fajną willę, też taką ładną. Taki dom ładny. Jest to na piknik, zobaczcie. A jak tu widać, miasteczko ładnie. Ezon. Idziemy wyżej. Tu słychać ezan z meczetu, nawoływanie do modlitwy. Tutaj sobie ktoś śmiga takim motorkiem. A tu zobaczcie, tutaj też w ogóle był trzęsienie ziemi i też dużo ludzi tutaj ucierpiało i dużo domów też zburzonych, dlatego też widzicie tutaj kontenery. O, tutaj jak ładnie jest. Tutaj chyba mieszka, czy tam to strona się jedzie do... Tak, w tych domkach tam mieszka teściowa. Taka na siostrę. Jedziemy, jedziemy. Zobaczcie. Słuchaj, ludzie mieszkają na wiosce. Słucham. Trzęsie. Elif co chwilę wymienia te chipsy. Daleko, ale tutaj też jest ładnie. O, i jakie budynki, aaa. O, damy. A wow. A tutaj buduje toki, buduje mieszkania dla osób po trzęsieniu ziemi, zobaczcie. To wszystko nowe jest tutaj. O, bo, ale piękne. Zobaczcie. To wszystko wzięła firma Toki, oni mają bezpieczne budynki i oni to budują pod właśnie trzęsienia ziemi. Zobaczcie, jak to wybudowała, jakie ładne. A u góry widzicie jest Toki napisane. Czy jak budują, to już ludzie mieszkają w niektórych tych mieszkaniach. O, tu się przeprowadzają właśnie, zobaczcie, z takim ciągnikiem do góry. Mina tu jest! Ale ładne te budynki. Skała tutaj. No, a do naszej ziemi jeszcze trochę, dlatego właśnie mówię, na razie jest droga, a później nie wiadomo, co będzie dalej. Ale budynki postawili ładne. O, idziemy do naszą ziemię taką drogą, jak widzicie. Czyli nie ma asfaltu. A mam baba, ale gdzie kalma, gdzie psychiczna? No właśnie. Dobrze, że auta nie umyliśmy. Chcieliśmy dzisiaj auto umyć na całe szczęście, że nie umyliśmy, bo... Nie wiem, czy my tu podjedziemy w ogóle naszym autem. Wieś! Wioska Jasin, wiocha! Wiocha jak ta lala. Ante będzie zbierać, Ante pystyk będzie zbierać, bo mamy drzewka.
Zobaczelka, gdzie zbierać? Babcia wzięła reklamówki, będziecie zbierać. Anna Baksana, do Lufesty. Papa, nie wiem, czy my tu damy radę podjechać. Mama, nie normalnie mieszkają ludzie. My mamy niedaleko właśnie tą ziemię, do tego. Tutaj mieszkają ludzie, ale ze względu właśnie, że mają te drzewka tutaj pistacjowe i normalnie bardzo dużo złodziei jest na takie te pistacje. I normalnie oni tutaj mają i broń, pistolety i jak złodzieje chcą ukraść właśnie te pistacje, to normalnie właściwie wychodzi z bronią. Złodziei dużo. Tak samo drzewko oliwkowe w zeszłym roku, chyba w zeszłym? Nie, kiedy to było. To jest auto. Nasze drzewka oliwkowe też okradli. Pamiętam, któregoś razu to było. Idziemy jeszcze, idziemy wyżej, czy nie pójdziemy? Ciężko będzie. No. Koniki będą, koniki będą. Zobaczcie, ile orzeszków na drzewach. Widzicie? My też będziemy zaraz zbierać. Dobra, przyjechaliśmy. Tutaj jest gdzieś nasza ziemia. Bo nie wiem gdzie. Robię foto, no. Pomyłka, nie tutaj. Musimy iść jeszcze do góry, wyżej trochę. Brygada idzie. No musicie iść, ja nie mam butów, w klapkach idę, w ogóle nikt nie powiedział, żeby założyć inne buty. Droga taka. Tutaj jest to wszystko, nasza Nina i siostry. I tutaj ma też siostra, oni kupili więcej tej ziemi. Już, Nisuś, moment, okej? Okay. O, tutaj. A tutaj jest nasza ziemia, nawet jest tutaj oznaczona takim krzakiem. Idziemy tutaj. Nie, nie będę też wyścigły! Ono tak! No i teściowa mi tam zategowała. Musimy zejść tutaj. Mamy drzewka, idziemy troszeczkę tych orzeszków pistacji po pościągać. One są jeszcze takie mokre, fajne, świeże. Idziemy tutaj na dół. Schodzimy tędyk na dół. Oj, dam radę? Tamam. Zobaczcie, ja to obrałam. To jest świeża pistacja. Tutaj ona wygląda tak. W takiej skorupce. I one są takie pyszne. I tu są te nasze drzewa, zobaczcie. Ta chciała sobie reklamówkę zapomniała wziąć z auta. Ła, jak to wszystko gryzie mnie coś. Ja tu się boję tylko zwierząt tutaj w tej trawie. O, zobaczcie, jakie to są skały. W ogóle tu się coś rusza. O, rodzina jeszcze zbiera, tam teściowa zbiera. Tutaj. My jesteśmy z tej strony, dzieciaki tam zostały na drodze, bo po prostu no nie da rady, naprawdę. Ja jeszcze w klapkach i w ogóle tak ubrana. Oj, no nic, ale zobaczcie, jakie to jest pyszne po prostu, naprawdę. Pomocy! Nie wejdę! Jeszcze telefon dzwoni, Boże, chyba ciocia dzwoni do mnie. Nie rzucaj kamieniami, bo ja chcę tu wejść. Wszystko mnie oblazło. Matko, zobacz, jak to wszystko gryzie. O mój Boże! O! Jak ja tu wejdę? No nie wejdę, no. Cholera w tych klawkach.
Masakra, się boję tych zwierząt tu. Nie, bo to może się droga później tutaj obsunąć. Haka jeszcze zbiera z mamą. Ja weszłam tutaj do góry, bo już po prostu nie dałabym rady. Dziewczyny jedzą. Tak, i to musisz ugryźć, w środku jest orzeszek, pistacja. Oła. Ja muszę się oczyścić z tego dziadostwa, bo to mnie normalnie kuje wszędzie. Kaldı kızım. Vallahi ben anne mi? Bak batıyor. Hepsi üstümüzde. Ben çıkartayım mı? Oh. Hadi Enes. Çıkar. Çıkmaz ki bundan şimdi. Ben annem çıkıyor. 2 saat. Bundan uğraşmak lazım. Ben çıkartayım. Gel gel buradan çağır. Ellerimiz yerine mantıklısı buraya gelin. Oha. Kameradan hiç görmüyorsun. Solucan bunu. Gibi hani böcek gibi. Evet. Oha çok sert bakın. Ay. Oh. Solucan. Gel. Ben onu. Gel. Ver önce kızı versin. Onu versin. Nisa. Şunu tutsun. Verin. Elini ver. Elini ver. Hello. Bak bak. Bir şey atmasaydın oraya ya. Bir şey atlamıyorsun. Anne şişeyi bırak. Baba çıkartayım mı şimdikleri? Nasıl çağırdın kızım? Uğraşayım. Baba sen hep battın mı? Hayatım taştaki kamera. Ama no, także uciekamy już z powrotem do domu. Starczy tych wrażeń i tego upału. Chociaż tu fajnie wieje, nie odczuwać tak tego upału. Ale najlepiej by było tu przyjść właśnie wiosną albo jesienią, gdzie jest, nie ma tak, nie jest tak gorąco. Dużo jest orzeszków, pistacji. Znaczy pistacji jest bardzo dużo, ale no nie mamy jak tego ogarnąć. Nie jesteśmy przyszykowani aż na takie ogarnięcie. Teraz jak my pojedziemy? Będziemy tyłem jechać? Czy jak to zrobimy? Bo kurczę, nie mam pojęcia. Jak stąd wyjechać teraz? Także uciekamy. Oh, dobrze, że mamy wodę w samochodzie i żeśmy opili się trochę, bo się chce pić. Pokaż orzeszki! Pokaż pistacje od babci. Nie chcę po to robić. Teraz tak z góry możecie zobaczyć tam też domy w oddali. O, jedzie pan na koniku. Prawdziwa wieś. To po trzęsieniu ziemi te domki tam właśnie powstały. Pan czeka tutaj na koniku. Na kremat sobie tam.
Ben az basmam lazım, değil mi? Asi nam się syna obudzimy. Nie dali rady. Sağol, emmi sağol. Adam altında tüfeğe de gör. Görüyor musun adam? Emlet pistolet herhalde. Ten pan z pistoletem w ogóle przy tym miał przy pasku. No bo tutaj właśnie jest złodziei dużo, bo są pistacje, które są drogie. No. Gördün mü Deniz? Silah da vardı adamı. Gördün mü silahında? Gdzie nasza rodzinka z tyłu? Nie widzę. Przyjechaliśmy teraz tutaj do zwierzątek. Znaczy się konie. Znaczy są na pewno, bo już jest szyldy, że są konie. A jak tu jest ładnie. O, zobaczcie. Dzieciaki mogą tu na koniach pojeździć. Aha. Nie wiem, czy jest otwarte, czy nie. Chyba zamknięte jest. Już cieszę, że są konie tutaj. No i zobacz, są tam! Nie wiem, nie wsiadajcie rąk. O, no chodź, też nie śmierdzi. Są tutaj konie. Tylko Anisio, nie dawajcie rączek. Elifusy. Kupy leżą. Dzieciaki miały pojeździć na koniach, ale już jest zamknięte. Tylko do 17 można. No trudno, możesz tutaj się napić wody, Jasynuś, jak chcesz. Umyć ręce, chyba można wody się napić, mi się wydaje. A, gorąco. Coś ty. No jak? No ciepła jest, no. Nagrzała się trochę. A, już kalt odjechał. Zobaczcie, gdzie są skały w ogóle. Fajnie tutaj jest. Jasny myje nogi. Aç. Şimdi yarı su. Boziu, wracamy do Karaman Marasz teraz, ale powiem wam, że jedziemy do restauracji tej, co jedliśmy ryby. Jeszcze filmiku stamtąd nie widzieliście, na pewno zobaczycie na dniach. Mam tyle materiału, że staram się wam jak najczęściej i najszybciej to montować. Bo naprawdę dużo się dzieje, moi drodzy. Także mam sporo materiału. Dużo tutaj motorów i rowerów i w ogóle wioska, no ale bardzo fajnie jest tutaj, tak sympatycznie. Także jedziemy sobie na rybkę. Tą restaurację w ogóle, gdzie jedziemy na ryby, prowadzi Hakana rodzina od strony taty. Nie są to jakieś bliskie kontakty, ale, no, ale zawsze tam idziemy, żeby wiecie, no po prostu dobre mają jedzenie, o, na tej zasadzie. Ryby mają po prostu przepyszne. Jedziemy sobie do Marasz. Tak wam trochę ponagrywam jeszcze wioskę, co się dzieje. Takie małe miasteczko, no, wioska. Zobaczcie, kontenery stoją. Tu też dużo budynków zostało zniszczonych i zawaliło się dużo budynków tutaj. Zobaczcie, tu widzicie, wszędzie są gruzy. Tu, gdzie te kontenery stoją, to też były właśnie domy. Zobaczcie, tutaj też. Jest woda, zobacz! Aha. Dzięki sen. Wzięliśmy do restauracji z rybkami. Ej, ale to jest fajne powietrze. Zobacz, jak płynie sobie woda. Super. A tutaj jest restaurant. Mhm.
Ostatnim razem byliśmy z, ja byłam z Hakana siostrami i teściową. A teraz... A teraz idziemy... Ojej, jak to się rusza! Nisa! Rzuć smoka do wody! Nisa, się, Nisa ma manię nad jakieś frotki na głowie, takie wielkie. No. Wow. Ty się podniósł poziom wody, dlatego ten most się chyba zawalił, bo to normalnie na tym moście dwa lata temu chyba żeśmy szli po... Nie, na pewno szliśmy po tym moście. Moja piękna, ten most za niedługo też chyba pójdzie z wodą, bo... Bo już jest... Ale ryba mi śmierdzi. Bo tak jest w samej wodzie. Już jest nisem. Tak? Hejka, moi drodzy, w te upalne dni marasz po prostu zwariować można. Wow. Jedziemy zaraz do Hakana siostry, tam dzieciaki pójdą na basen, my sobie pójdziemy posiedzieć do kafeterii. I... No ty zawsze jesteś głodny. Zawsze jesteś jasno głodny. Także pojedziemy sobie tam, tam dzisiaj będziemy jeść obiad. Nagram wam może jeszcze coś z tego mieszkania, ponieważ mówicie, że tam jest jak muzeum i że tam nikt pewnie nie mieszka, bo nie widzieliście ani tego, ani tamtego i tak dalej. Ja wam nie pokazałam całego mieszkania, bo szanuję też prywatność Hakana siostry, męża. Nie wchodziłam do sypialni jednej, drugiej, trzeciej. Nie pokazywałam wam łazienek w tym domu, bo każdy pokój ma swoją łazienkę. Jasin. To jest naprawdę, Boże, ogromne mieszkanie. Także jeszcze coś wam tam na pewno dogram. Tak i co? Mamy plany związane co z poniedziałkiem, ponieważ dzisiaj jest niedziela, jutro jest poniedziałek, mam jeszcze jedną wizytę u dentysty do czyszczenia zębów. Drugi raz. Tak zadecydował lekarz. I... Po tym jedziemy w góry, do tego miasteczka, które ja bardzo lubię. Jedziemy w góry i tam będziemy spędzać sobie miły czas, moi drodzy. Tam będziecie ze mną spacerować również i jedziemy jeszcze po drodze... Boże, skąd te muchy się biorą? Jedziemy jeszcze po drodze na taki taras ze szkła, z widokiem, ale to już wszystko zobaczycie, moi drodzy, po kolei. Dobra, jest nas sporo, więc... Teraz wam nagram, tutaj będą siedzieć panowie, osobno siedzimy, z tego względu, że się nie pomieścimy przy jednym stole, więc my będziemy tam, panowie będą tutaj. To jest przygotowane dla dzieciaków i dla panów. Tak, serwis.